Okej, mam tutaj takiego małego pacjenta. Generalnie jest to 8-letnia bateria warty. No i generalnie sprawdziłem takim oto urządzeniem, czyli testerem, można powiedzieć, baterii, jak to wygląda. Tu jest akurat cała historia wszystkich pomiarów, więc to jest fajne, bo można sobie sprawdzić. I to jest akurat ta warta Suzuki. Zobaczcie, robiłem to dokładnie wczoraj, bo dzisiaj jest 22. O godzinie 14, teraz mamy godzinę już 11 prawie. No jak widać, no SOC 16%, tylko 150 amperów, bardzo duża rezystancja, niewielkie napięcie. Generalnie wcześniej był robiony test, jak widzicie, kilka miesięcy temu, właściwie miesiąc, i no jakoś tam pokazywał jeszcze w miarę, że był naładowany, ale no po prostu samochód nie był przez dłuższy czas jeżdżony i generalnie się mocno rozładowała ta bateria. Włączyłem w mojej aplikacji, w sensie w tym co daje Victron Connect, dodałem tutaj ten nasz akumulator i zrobiłem, teraz już jesteśmy na etapie float, jeszcze jeden etap i będzie generalnie storage. Generalnie włączyłem tutaj normalne ładowanie plus regenerację. To rzadko powinno się robić, właściwie jak jest tylko mocno rozładowany akumulator. Pierwszy raz to robię. Wybrałem 4 ampery, nie brałem tego szybkiego ładowania, zobaczymy. Poczekam, aż całość wyjdzie i potem zmierzymy po prostu, na ile tym to urządzeniem, na ile ta bateria znowu odzyskała swoją, że tak powiem, moc, więc dajmy jeszcze im kilka minut, żeby sprawdzić po prostu, co to rzeczywiście daje. I teraz, jeżeli chodzi w ogóle o tą aplikację, bo wiem, że dużo osób się zastanawia, czy posiadanie tej aplikacji coś zmienia. Od razu Wam powiem, że naprawdę aplikacja się przydaje. Przede wszystkim możesz z kilku gdzieś tam metrów, akurat na górze na przykład, czy nie wiem, gdzieś tak w poskosie powiedzmy, do jakichś 5-10 metrów, to bez problemu jesteś w stanie, że tak powiem, nawet nie zarządzać, bo bardziej podglądać po prostu, co się dzieje. Jedyne, co mi brakuje w tej aplikacji, to rzeczywiście trochę lepszej jakości, jeżeli chodzi o wbudowany tutaj odbiornik Bluetooth, bo generalnie no nie ma tutaj zbyt, no może być lepszy po prostu, tak? Trochę bardziej, że tak powiem, który działa na, że tak powiem, na dłuższą odległość. I co jest fajne, że tutaj w tej historii macie wszystkie te pomiary wszystkich cyklów, które generalnie, jak widzicie, tu przechodzą. Ja dosyć często ładuję, podładowuję właściwie swój akumulator w drugim pojeździe, który jest, bo się okazuje, no, że jak rzadko się jeździ, to po prostu dość mocno ten akumulator po prostu gdzieś tam cały czas pobiera energię i jak widzicie, tu mam 122 cykle, 82 zamkniętych, 46 dni działania, no i tutaj naładowane 1200 prawie amperogodzin, więc tyle już ten, że tak powiem, to urządzenie już działa. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to ja sobie zawiesiłem je tutaj w tym miejscu, widzicie, no, na tym jest wyprowadzana tam listwa i tu mam kabelek, jak widać, który sobie możecie dokupić, dodatkowe kabelki, tu jest taki przedłużający. I generalnie mamy kilka końcówek. Tu akurat mam taką końcówkę, dzięki której możecie, jak widzicie, tutaj podłączyć do klemr. Mam też taki tutaj, o, który podłączacie sobie do akumulatora. Mam takie dwa, już jeden zamontowałem sobie w samochodzie, więc właśnie tylko otwieram maskę, podłączam tą szybko z łączką, nie macie już po prostu ładowania. No i też możecie ładować w ogóle też przez gniazdo tu takie, od tej, powiedzmy, zapalniczki, więc no fajne są, że są te akcesoria, można je dokupić po prostu i z tym działać. Sam, że tak powiem, samo urządzenie, generalnie, no pokażę jeszcze, jak wygląda, to jest ta 15. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć złego o tym urządzeniu. Kupiłem to dlatego, bo obejrzałem jakąś tam recenzję na Mister Akumulator. Pozdrawiam, w ogóle bardzo fajny test. Ja nie jestem takim specjalistą, ale wydaje mi się, że fajnie, żebym o tym trochę opowiedział. Teraz jak ja w ogóle podładowuję swój samochód, teraz też pokażę, ale najpierw naładujmy tego, więc poczekajmy, dajmy jeszcze mu kilka minut i zobaczymy po prostu też w tych testach, jak to wyjdzie. Czyli kończymy, jak przejdzie całość, to może jeszcze trochę zająć się, jest teraz 11:20. Ok, z tego co widzicie, jest 18:46. Być może wcześniej skończył jakby swoją
pracę, w sensie ładowanie, ale dopiero teraz zjawiłem się, więc jak widzicie mamy storage, czyli generalnie już w tym momencie już się nie ładuje akumulator i już jest finito. I teraz generalnie pokażę, w jaki sposób można to podłączyć właśnie do z innego akumulatora. Zobaczcie, odpinam tutaj, to można, tak jak mówię wcześniej, można sobie gdzieś tam schować. I teraz zobaczcie, podpinam sobie do swojego tutaj samochodu. Co jest fajne, zobaczcie, że ta tutaj, że tak powiem, wtyczka ma dodatkowo trzy takie diody. Jest czerwona, żółta, czy tam pomarańczowa i czerwona. I ona mniej więcej sugeruje, jakie jest naładowanie akumulatora. Jeżeli jest pomarańczowa, to znaczy się, że jest OK. No i czerwony, to znaczy się, że już jest rozładowany. No i teraz podłączacie bardzo prosto sobie tutaj tą wtyczką. I w momencie, kiedy już jest tylko włożony, to on automatycznie przełącza się ponownie. Widzicie, teraz jest już na zielono, bo to oznacza, że już się podpiął po prostu podładowanie i zaczyna ładować nasz akumulator. No i tutaj mamy, jak widzicie, wszystkie parametry i zaczyna od nowa ładować akumulator. Co jest fajne, że możecie sobie zrobić, wiadomo, raz na jakiś czas po prostu podpinać tutaj ładowanie i nie kontrolować tego, co się dzieje w aplikacji, tylko ustawić sobie na przykład jakieś automatycznie wyłączanie listwy, do której jest podpięta ładowarka, i w ten sposób możecie tym sterować, że na przykład, żeby po 4 godzinach się zawsze rozładowywał. No ja to robiłem zawsze tak, że jak widzicie, mam tutaj w ten sposób kładłem sobie tak, no i generalnie, no i w ten sposób sobie samochód mógł się ładować, a ja mogłem sobie robić coś innego. Dobra, ale sprawdźmy, co się stało z tym akumulatorem. Generalnie, czy naładował się odpowiednio. Podłączamy sobie nasze tutaj klemy do tego urządzenia, tutaj miernika, który sobie kiedyś tam kupiłem. Tu trzeba mieć pewność, że dobrze wszystko świeci. Dobra, no i teraz chwila prawdy, zobaczymy test i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, teraz sobie wybieramy tą Suzuki, no i robimy test. Ok, teraz się udało. Jak widzicie, mamy... Już wcześniej poszło, tylko nie odświeżał, nie wiem dlaczego. Czyli jak widzicie, mieliśmy 150 amperów, teraz mamy 417, 100%, jeżeli chodzi o możliwości naładowania, no i jest bateria dobra. Czyli generalnie trzeba przyznać, że i rezystancja 6,97, więc to są całkiem już przyjemne parametry, jak widać, więc może rzeczywiście ta, że tak się wyrażę, odnowienie akumulatora rzeczywiście pomogło. Mamy 100% i powinno być już ok. Ok. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania co do tej ładowarki, to śmiało piszcie, aczkolwiek wydaje mi się, że cały temat już wyczerpał pan Mr. Robot, przepraszam, akumulator. Tu jeszcze pokażę wam opcje, które są. Teraz podłączyłem ten drugi akumulator. Czego mi brakuje jeszcze, to generalnie to, że w momencie, kiedy przechodzi z jednego stanu na drugim, to mógłby wysyłać jakieś monity. No i generalnie jak zakończył w ogóle też ładowanie, to mógłby też taki monit wysłać. To by na pewno się przydało, bo teraz takich opcji nie ma. A to na pewno by było w porządku. Dobra, ładujemy się. Jeszcze raz, jak widzicie, no i można... Zobaczcie, o, widzicie, miałem zmienione na 15 amperów. Można też ustawienie zaawansowane, tu można wszystkie rzeczy sobie poustawiać. Ja generalnie tego nie ruszam, bo uważam, że tu jest automat, full automat, więc zostawmy go tak jak jest. Mamy normalne ładowanie absorpcyjne, od razu już jak widzicie zmienił ten sposób tutaj działania. I teraz możemy sprawdzić, ile wcześniejszy cykl zajmował czasu, czyli mamy 4 godziny 4:40. 8 godzin ABS, REC, no czyli jak sobie podsumujemy to wszystko, to jest 16, 21, 22,
27,5 godziny ładował się ten akumulator od stanu, który tam pokazywałem, no ale jak widać było, efekt był całkiem zacny. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie tymczasem. Trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!